Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży odbywa się druga edycja Art Recyklingu. Są to zajęcia dla naszej młodzieży, uczniów, jak i osób, które zechciały do nas przyjść. Na tych zajęciach wykonujemy, jakby można powiedzieć, odnawiamy przedmioty, które wcześniej były zużyte i nieprzydatne i staramy się je ozdabiać. Ze względu na to, że zbliżały się święta Bożego Narodzenia, robimy tutaj przeważnie ozdoby świąteczne, żeby można je było wykorzystać każdego w domu. W tych warsztatach uczestniczą nasi uczniowie, osoby, które zechciały nas odwiedzić w dniu dzisiejszym, rodzice naszych uczniów, no i oczywiście nauczyciele. Dzisiaj robiłam choinkę z makaronu. Pierwszy raz w życiu, choć moja mama się tym cały czas zajmuje, bo jest florystką, to pierwszy raz przemogłam się, żeby zrobić. I jak się okazało, nie jest to takie złe, jak myślałam. Całkiem ładnie wyszła potem. Moi koledzy właśnie też różne rzeczy robili. Obok mnie dwie dziewczyny robiły dwie kolejne choinki. Obok jeszcze dwie panie robiły choinki, tym razem z papieru specjalnie złożonego, że prawie nie wygląda jak papier. A potem wszystko malowaliśmy sprayem. Każdy, kto zrobił swoją rzecz, to zabierze je do domu i będzie mógł sobie udekorować dom na święta pięknie. Własna rzecz jest zawsze piękniejsza niż ze sklepu.